Co tam, czy leczysz się? Nie, na zatoki. Tu, wczoraj byłem w tym, w tej Dobroniance i nie wiem, czy odurzenia oczu, czy tu, ale no tu mnie tak napierdziela. Gdzie byłeś? W Dobroniance. Co to jest? Takie mini zoo dla dzieci. Tak napierdziela, że jest katastrofa. Do pana Dominika, a w celu zasięgnięcia porady medycznej. Cytryna woda. A i tak nie zabiło tego smaku. Nie? Ja. Nie, no dobre. Może nie tego napisz? Może nie gamu skopolanu daj. Chcesz się tego napić? Nie pijesz takiego nie wywaru. Nie pijesz takiego wywaru. Nie chcę takiego wywaru. Jest ohydne. Ale właśnie jak leczysz Dominika, to jak on reaguje na takie środki? Jak to jest gorzkie albo coś? Lepiej się dzisiaj zapytać mamy, czy może wziąć. Tak! Naprawdę? A potem dzwoni do ciotki do Kanady i potwierdza. A ulotka? Ulotka? Ulotka jest nieważna. Ulotka? Co tam ulotka? On najważniejsze jest, co ciocia powie nam. Tam jakieś planka zrobili, żeby ciotka z Kanady zadzwoniła, jakby przepowiednie tam zrobiła. A o tym śledziu to słyszałeś, jak to się je. Słyszałam, ale... Z chlebem, tak? Nie, nie to, że z chlebem. Tego śledzia ogólnie to się otwiera pod wodą i tego śledzia trzeba umyć przed spożyciem. Przecież moje bani. Nie będę do tych mam. Co jest? Siema. Siema. Słyszałem, że to obśmiewany jestem, bo jakieś tam kanady, nie kanady, co to oznacza, kurde? Nie, jakaś twoja żona mi syrop dała, nie wiem, czy... Do ciotki z Kanady nie trzeba dzwonić, bo nie wiem, co tam jest, co organizowane. Na górę. Są konsultacje, że zawsze, jak jestem chory. Albo może być tak, że na twój majątek czekają, chcą cię podtruwać, kurde, mi coś tu dali, jajko pierdolne. No jest. Tu do strasznie. A co, ty leczysz Iwika? To jest straszne. Na nim może jeden kotlet, abym zjadł przed podróżą. Kotlet dietetyczny. Wydaje mi się, że jesteś... Chyba dziury pomyliłaś, no to pojedę. Kotlet dietetyczny. Masz, wiesz ty to. Mnie też zatoki bolą od miesiąca. Na zatoki chcesz tego? Nie, bo mnie nie boli nic, ja mam tylko zawalone. Miska, amol i amol wdychać. Ale ja nie mam zawalonych, ja z kolei mnie nic nie boli, a tylko... To znaczy nie to, że nie boli, ja nie mam czym smarkać, a tu jest no, potworny. Jest to gesto, i tak należy amol. Bo jest gęsto, gęsta. Normalnie mam ten... No to amol. Tobie co dolega? Ja jestem przeziębiony. Ty? Zatoki. Ja psychicznie chory. Chora ekipa to jest. Kotletem kolegi nie poczęstowałeś. Kuriony, ale muszę cię przyznać. Mi? No. Co? Ostatnio się przeprowadzałem i to wyjebałem na śmieci. Bo znalazłem to u siebie w domu i wiedziałem, co to jest, do czego. Tak, no. To mój pilot. Nie wiedziałem, że twój teraz zobaczyłem, że taki sam tu leży. Nie, no nic się nie stało. Co dorobię, sobie jeszcze sześć. Nie doleżał, wiesz, nie wiedziałem, co to jest. Mówię, kurde, no więc skąd ja to bym miał? Nie wiedziałem, co to jest. Dobra, Mudziny, jadą. Znalazłem. Jadą Mudziny? Jadą Mudziny. Bo sobie w internecie słyszałem, że coś się dzieje, ja muszę to zweryfikować u źródła. Karlaturio. Siema Nikola, bo tu kurde jakieś... Nie wiem, coś tu w internecie mi to chwilę wyskakuje, że do jakiegoś Magicala, że się odszedł. O co o tym chodzi? Gdzie, że odszedłeś? Od Magicala jakiegoś. Nie Magicala. No głośno w internecie jakaś sprawa, że Nikola od Magicala odeszła. Nie wiem, o co tu chodzi, kurde. Odeszła, kurwa, kocacie stary. Włosy ci przedłużyli. Co robisz teraz? Co? Jedziesz na budowlanych na chwilę do dzieciaków, bo odcinek robimy. No jadę, tylko jestem w Serbii. W Serbii jesteś? Ty naprawdę jesteś stary, przyjechałeś tam w poniedziałku w Serbii. Ty jesteś naprawdę, na pewno masz problem z pamięcią. No to jest demencja starcza. Nie, to jest po prostu starość, chłopie. Nie staro wygląda, że jestem stary. Mówię staro myśleć, że na... Bo to jest, nie, to nie jest, Karwat to nie jest jegomość, tylko staromość. Ja cię mówię, od poniedziałku jestem serwy tutaj i ty dzwonisz, brak słów. Dzisiaj mi przyszło powiadomienie, wspomnienie znaczy się. Zdjęcie chcesz pokazać? O zdjęcie, aby wyglądał na nim źle albo coś, bo ja go znam. No kurwa. Słuchajcie, z racji tego, że wczoraj był 1 czerwca,
jedziemy na Dzień Dziecka do Jacka Żelazko na zapasy. Ale to jest dobre, jakbyś na przykład swoją sylwetkę ze Strongmana wstawił teraz. Tylko różnica jest między nami taka, że ja miałem taką sylwetkę, a ty nadal ją posiadasz. Ja na Instagramie, na moim Instagramie jest zdjęcie, jak jestem dorzeźbiony. W miarę możliwości. Wycięte i przerabiane. Gdzie taki program zainstalować? Nie, no nie gadaj, jak w szczytowej formie byłem, no to wyrzeźbiony jestem na Instagramie. Mam to zdjęcie w kuchni, co tak stoję i siedzę, to jest nieźle. Dobra, rzeźbiarze, jedziemy. Słuchajcie, właśnie dotarliśmy na miejsce. Zaraz będziecie mogli się cofnąć trochę w czasie. Znaczy w każdym odcinku się możecie cofnąć w czasie, jak moją mordę widzicie, bo jest stara. Ale tam w Budowlanych jest klub, tak jak był kiedyś. Wchodzisz tak w starych czasach, lata 90. od samego wejścia. I to też jest piękne właśnie w tym klubie, to, że jest taki, wiesz, taki duch się unosi, nie? Tego starego sportu. Ja pierdolę, czy... Jak ja mam z nimi kanał robić, jak ja mówię coś do jednego czy drugiego kretyna, stoi tak. Dobra, idziemy tam. Duch starego sportu, kurwa. No tak, no bo się no duch to, starego kurwa, to sportu to straszą, czy sportują? Idziemy. No wchodzisz, a tam jest tak. Przepraszam, ale Krzysiek Radzikowski rano tabletki nie wziął. Kiedyś jak mój pradziadek umarł, siedzieliśmy w kuchni. Ale w jednym odcinku mówisz, że jesteś wierzący, a w drugim mówisz, że jesteś niewierzący, a teraz mówisz, że jesteś wierzący. Nie, zaraz się śmieje i zaraz się będzie modlił. Nie, jesteś, bo... Ja ostatnio krzyczał, że człowiek jest od małpy, a teraz będzie... Bo ja się codziennie modlę. Ja się codziennie modlę na przykład. Ja też. Ale przecież nie wierzysz. Ale ty po co, jak nie wierzysz? Ale się modlę, no dla zasady. Ale słuchaj. Umarł mój pradziadek, leżał w trumnie w domu, bo w moim domu leżeli pradziadkowie w trumnach, dziadek i tak dalej. I stąd były pogrzeby. I siedzieliśmy w kuchni wszyscy, tam każdy płakał, moja babcia, moja mama, moje ciocie, nie? Każdy płakał, a w drugim pokoju kwiaty same z wazonu wyleciały. Jak to wytłumaczysz? Kurwa, ma... Ja bym przeszedł do kontynuacji odcinka dalej. Ja się dalej spodziewałem, że ktoś powie, nie płaszcz, a on mówi, że kwiaty z wazonu. Ale naprawdę, zapytaj się mojej matki, same kwiaty z wazonu wyleciały, jak Boga kocham. A ty takie znaczy, ja, z ziemią, z korzeniami... Ja wierzę w zjawiska paranormalne, ale nie u ciebie. Idziemy, chodź. I kiedyś jeszcze ci powiem, u Blazera siedziałem, piliśmy tam, piliśmy połówkę i stał Red Bull, słyszysz? I Red Bull się przesunął sam o 4 centymetry gdzieś, naprawdę. Przysięgam ci. Naprawdę, wy się będziecie śmiać z tego, ale ja mówię poważnie, bo tak było, no. Która jest godzina? Do której wy Łodzi żeście przyjechali? No dawaj, wchodź, czy wy Kuba tam trejdzie. Chcieliśmy się tu przyjechać, bo Karwat powiedział, że tu duchy, że tu straszą. Jak tam? Podobnie już? Jeszcze raz. Wiesz co? Coś ci powiem. Powiedz to jeszcze. Jak teraz wyjdziesz, porozmawiam teraz. Teraz muszę... Ale Jezu. Tata po mnie przyjeżdża. Chodź, przebierz i wejdziesz z nami. Wejdziesz z nami, chodź. Załatwimy sprawę. No chodź, przebierz, ja ci bardzo proszę. Wiesz co? Gdzie swój tam, teraz i pogadam. Wiesz co? Mnie też... Nie przejmuj się tym, bo mnie też wszyscy wyzywają. Nie, chodź z nami, ale żartuj sprawę. Ja normalnie nie przychodzę na te treningi. Ale pójdziesz z nami, to się nie będą śmiać, chodź. Ja normalnie w piątki nie przychodzę, pierwszy raz jestem w piątek. Dobra, Fabian, usiądź na spokojnie, wchodzimy panu. Gdzie? Fabian, nie przejmuj się w ogóle. Wejdź z nami. Dobra, usiądziemy sobie tam. Mówię ci, chodź, bo jak teraz wyjdziesz, to pokażesz im, że wygrali, to z niego już to może być, uwierz. Nie, bo rezygnowałem, muszę. Nie możesz zrezygnować. Kupie, nie rezygnuj, słuchaj. Będziesz miał w życiu milion takich sytuacji, że gdzieś pójdziesz, ci będą ludzie rzucać pod kod, będą z siebie śmiać, będą mówić, że nie dasz rady. To jest, uwierz mi, na porządku dziennym. Jak tego teraz nie przezwyciężysz, to będziesz miał potem z tym ciężko. Mówię ci poważnie. Ze mnie też się śmiali. Już przestali, ho. Mówię ci, chodź. Nie, naprawdę. Byś sobie wszedł, byś posiedział z nami. Nie, bo już tata ja nie też dzwoni teraz. Ja chcę, że możemy z tatą pogadać. Nie. Czy nie poczeka? Może pogadamy? Nie. Ja chętnie. A dlaczego się z ciebie śmieją? Bo jestem po prostu słaby. Nie, chodziłem na takie dla młodszych i jestem po prostu słabszy od nich. Nie wyzywają, pokazują, że jestem lazerem, cały czas robią mi na złość, mówią, że jeżeli ktoś z nich piernął, to mówią, że to ja piernąłem. Słuchaj, ale dopiero powiedziałeś, że zacząłeś trenować. No to, zacząłem, to masz, będę. Wyobraź sobie, że każdy z nich był na tym poziomie, teraz co jesteś ty. Każdy z nich kiedyś zaczynał. Każdy. Nikt się nie odrazi od razu, że jest najlepszy na świecie. Musisz po prostu trenować. I to, że ktoś coś takiego gada, to nawet puszczę to mimo ucha. Nawet tego nie słuchaj. Słuchaj, a może ty lepiej po prostu grasz w koszykówkę od nich. Jeden jest lepszy w zapasach, drugi jest lepszy w kosza, trzeci w ping-ponga. Nic nie jestem normalny. Nieprawda. Nieprawda. Źle ci się wydaje w ogóle. Źle mi jest. Słuchaj, nieprawda. Nie robisz tego długo, wiesz. Zobacz, oni trenują już ileś lat. Ja ciężko masz. 3 lata. Ale zobacz, ty potrzebujesz na przykład... Jeden chłopak będzie potrzebował 3 lata, żeby być bardzo dobrym, a może ty będziesz potrzebował 7 lat, żeby być bardzo dobrym. I też będziesz bardzo dobry.
Nie możesz po prostu, nie możesz sobie, wiesz, skreślać od razu, bo ktoś coś powiedział. Nie bardzo to w ogóle. Wiesz co, nie możesz to uwierzyć, bo ty w to uwierzyłeś, bo przed chwilą sam powiedziałeś, że jestem słaby. Nie jesteś słaby, normalny jesteś. Tak ci się wydaje tylko. Mówisz mi, naprawdę, ja miałem to samo co ty, to samo miałem dokładnie co ty. Ja znowu sobie śmiałeś, że jestem gruby. Non stop tak miałem. I gdzieś to mi wszystko minęło i ciach. No tak, już bym nie dzwonił. Kurde, szkoda, powiem ci, że... No szkoda. Ale to jest, powiem ci, duży problem ogólnie w szkołach, nie? Taki właśnie hejt wśród młodzieży, wiesz. No niestety tak. Można ładnie kogoś po prostu zgasić takim czymś, no nie? Widzisz, ten chłopak nie wierzy w siebie, nie? Rozmawiamy z nim. Bardzo cię mogą... Ty ziemniak Kawasaki przyjechał, czy nie? A to musisz się jego zapytać, bo tam nie, całował się dzisiaj z Kawasaki. W rurę wydechł. Posłuchaj mnie. Naprawdę niczym się nie przejmuj i słuchaj tego, co ci Konrad mówi, bo Konrad ci mówi bardzo mądre rzeczy. Następnym razem nie będę już rozmawiał. No. Nie, o i to jest do, już jesteś na właściwych torach. Pionę przybił. Słuchaj, wysoki jesteś chłopak, przystojny, podrośniesz trochę, dziewczynę będziesz miał fajną, później sobie założysz rodzinę. Nie musisz być zapaśnikiem, możesz być najlepszym koszykarzem, tenisistą. Nie martw się. Pamiętaj, że zawsze cię jakieś kłody pod nogi rzucali, zawsze. Bo to na tym życie polega. I musisz sobie po prostu z tym radzić. W swoim życiu dobrych ludzi, których będziesz spotykał, ze wszystkich ludzi, których będziesz spotykał, dobrych ludzi będziesz miał promień. Dobra, zrozumiano wszystko? Tak. Masz się nie łamać, piona. Tak jest. Nie zapierdzielać. Tak jest. Weź tam, jeszcze przeskoczyć przez Jacko, żelazko. Ja dobry jestem w takich rzeczach. Jacek! Jacek, kręglarza umów na następną środę. Ojej. Ale przeskoczył. Co to było? Ja z WF-u byłem bardzo dobry. Ten taki skrzynie. Kto się ze mnie śmieje, co? Co? Wszyscy się do mnie śmieją? Poważnie? Niemożliwe to jest. Dawaj, ja lecę, jeszcze raz. Ale nie, jak nie? Zaraz wam deskę złamię i taki będzie film. To jest do 100 kilo udźwigu. Ty, ale powiem ci, że w szoku jestem. Dlaczego? No ładnie. Zrobiłeś salto? No, tak. I to powiem ci, że takie, no nie byłeś z nami na tej gimnastyce, ale tak, jak mi się wydaje, że takie jedno z lepszych salt, jakie widziałem w życiu. Tak, no. Nie, no ale tak poważnie, byś wierzył. Weź jeszcze raz. Posłuchaj mnie. Co? Posłuchaj mnie. Wierzył. No poważnie mówiłeś, czy nie? No poważnie, no. Ja mogę przez żelazka przeskoczyć, a salta nie zrobię. Na czym to się różni? Zrobimy salt. Jak się kark złamę? Nie jak złamiesz, no a przecież przez niego skakać to się zasadzie. Czekka z Kanady cię uleczy. To jest właśnie fajnym zapaśnikiem, że jest ta sprawność taka fizyczna, nie? Że oni są i silni, i szybcy, i w gimnastykowaniu. Zarąbiste to jest, nie? No dobra, Abus. Ej, Abus. Co? Okulary z tym depczą. O i kolejna afera będzie na kanale. Załamany jest pan? Co mi się stało? Co nie masz pasmo nieszczęść i niepowodzenia? Kupi się nowe. Ja uwielbiam te okulary. O to chodzi. Kupi się nowe. To mi kupisz, kurwa. Dobra, weź potrzymaj jeszcze salto jedno zrobię. Odepnij go! Nie, ładnie, no to. Ładnie było. Wow, ale jak robota. Dobre? Dobre, nie? To jest Krzysztof skrzywiony. To jest do wyjebania. Okulary całe? O, sorry. Nie, no ale śmieliście się, że mówiłem, że duch sportu taki, że czuć. No, jak nie? Wiesz tego klimatu, to jest weź to Kasperek tak przekryć. Kurde. Słuchajcie, gramy w Berka Wężyka. Oglądajcie ostatnio. Berek Wężyk polega na tym. Jedna osoba gania, jak złapie następną, biegają w dwóch. Złapią następną, w trzech i tak dobra. Do wyłapania wszystkich. Dobra. Tak? Ja, gramy na pewno z wami. Jak? Gramy. Konrad gania. Czy wiesz, co mi się przypomniało teraz? Jedynka. Szkoła podstawowa, jedynka, jak chodziłem do szkoły podstawowej, była bardzo... A teraz jedynka, sala, to jest po generalnym remoncie. No, a właśnie mi się podobała tamta sala, wie. Tam na kosza można było wejść, nie? Teraz taki dopadły mnie wspomnienia i refleksje. No to są nasze lata, do PRL, no co? Czas, my PRL nie jesteśmy. Czas leci. Ja kiedyś, powiem ci, miałem zajęcia, nie? Mieliśmy zajęcia, wiesz, ta podłoga sklepek była, nie? Wiesz, pani mówi,
żeby ja miał jakieś ćwiczenie, i to polegało na tym, żeby wiesz, dupą jeździć po tych klepkach, nie? Zadra, dupę leczą. Człowieku, ze szpitalami, takie sztuki mi z dupy wyciągali w szpitalu. Człowieku, ja myślałem, że... Ja na boso kiedyś chodziłem. Nie załamę. To taka mi w dole. Takie mi z dupy wyciągali jazzy po tej podłodze, na sali. Ale czego? Na sali u nas, bo mówię, że ta sala jest z PRL-u, nie? Fajna jest, nie? Pamiętasz, jak się parkiet u nas na sali podnosił, u nas jest nie tylko gwoździami przybili. No. My też jesteśmy, mi się wydaje, że mamy ten problem małej miejscowości, że u nas w miejscowościach nie było się takich zajęć, jak masz zapasów czy coś. Ale polatałeś i zadyszki nie masz. Polatałeś i zadyszki nie masz. Ile to polatałem? 10 sekund? No, ja to bym miał zadyszki. No ja robię cały czas coś, nie? Tak ty raz palisz, raz nie palisz. Rzucasz, raz kupujesz, raz palisz. Zaraz muszę strasznie zaczekać, zauważyłem. Konduktor. Chyba konduktor weź miał na kanale. Gdzieś tam przypilił ci Kawasaki pod nogą. Widzowie nie wiedzą, ale chyba konduktor. Sekcja powstała w 1948. I to był jeszcze kiedyś boks. W sekcji prowadzisz te zajęcia? Nie, kiedyś to był boks. Co był przy powstaniu klubu? Kiedyś była jeszcze sekcja bokserska. No i od samego początku też były zapasy. Tak naprawdę byliśmy jeden z pierwszych klubów, który miał na stałe swoją salę. Tak, i miał nierozkładaną matę, w sensie, że nie musieliśmy tego rozkładać, tylko była sala totalnie dla nas, tak? Od zawodu to się odbywało jakieś? Tak, będziemy 11 robili turniej dla dzieciaszków takich tam powiedzmy od 2016 rocznika do 2012. Tak, czyli takie szkraby. Pytanie, no. Kojarzysz Karolina? Kojarzę, wiem. Jesteś jego fanem? My trenujemy styl wolny, czyli możemy łapać za nogi. No. On trenował styl klasyczny, czyli tam jest ataki tylko od pasa w górę. Głównie rzuty, tak? I dźwigania z parteru też rzuty. Dla mnie Majka jest zapasów. Słuchaj, Japończycy byli tak pod ogromnym wrażeniem, że to jest jeden z niewielu Europejczyków, o którym powstała w ogóle manga, co nie? Więc on był tam dość bardzo rozpoznawany na świecie. On miał chyba 300 walk w zapasach bez przegranej. No, 300 walk bez przegranej. A wiesz skąd go wyczaili? Bo był obóz zapaśniczy gdzieś w Rosji i szedł przez las i niósł drzewo. Jacek, teraz masz duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o dzieciaki. Jak to w ogóle wygląda teraz? Wiesz co, tak naprawdę okres pandemii był jakimś takim dobrym momentem, że no nie było co zrobić z tymi dzieciakami, więc wtedy no my też ruszyliśmy tak naprawdę, bo ja wtedy przejąłem tutaj jako główny trener tą sekcję. Ruszyliśmy dość mocno z reklamą tak naprawdę w social mediach. No i było uderzenie, bo jak ja tu przychodziłem 3 lata temu, to w klubie było około chyba 16 zawodników. W tym momencie wiadomo, że od tych takich szkrabów po dorosłych mężczyzn, no mamy 70 osób, tak? Więc uważam, że zwiększyłem to bardzo mocno. Teraz tak naprawdę ten rok staramy się właśnie wyciągnąć też jak najwięcej medali. Ale nie ukrywam. Jeździmy. No teraz tak naprawdę o włos nam tyle zabrakło, żeby już wysłać pierwszą dziewczynę na Mistrzostwa Europy. Jak jest Jacku z tym Polskim Związkiem Zapaśniczym? Oni wam po prostu pomagają w przygotowaniu, jak to w ogóle wygląda w Polsce? Bo to jest sport olimpijski, czyli powinien być... Znaczy tak, to są związki, co nie? Aha. Związki. I później pod Polskim Związkiem są federacje wojewódzkie, tak? Okay. I to jest na takiej zasadzie, że jest to współzawodnictwo, tak? I za imprezy mistrzowskie w grupach do młodzieżowca, czyli młodzieżowiec, junior, kadet, czyli junior młodszy, młodzik, są imprezy jedna w roku, która jest punktowana. Mhm. I teraz za osiągnięcie naszych zawodników w tych imprezach punktowanych, my na koniec roku dostajemy jakieś tam dofinansowanie, tak? Plus jeszcze do tego dokładają się powiedzmy tam federacja, czyli nie wiem, tam Federacja Województwa Łódzkiego. No i jakieś tam z miasta, tak, typu stypendia dla zawodników, natomiast no to są takie, wiecie, pieniądze, że gdzieś tam no pomoże, ale utrzymać się z tego nie utrzymać, tak? Ale też chyba mocno, tutaj jest sukces naszego Tadeusza się przyczynił troszeczkę do rozwoju tych zapasów, nie? Ostatnimi czasy, czy nie miało to totalnie wpływu? Wiesz co, to przyznam szczerze, że taki największy boom to był jak Damian Janikowski przeszedł do KSW. Wtedy zaczęło się bardzo dużo mówić o tym, że zapasy jakby pozwalają wybierać tą płaszczyznę. Ale pierwszy co przeszedł na MMA to chyba Zański był, no nie? Walka z Nastulą. No on tak, tylko że wiesz, nie? Tak, tylko że wiesz, no. dla dzieciaków Andrzej Wroński. No to nie, to nie znają nawet. Ja jako kojarzę, więc wiesz, dla mnie no to było jakieś tam wydarzenie, chciałem to zobaczyć, zobaczyłem nawet tą walkę. Tak. Natomiast tak, żeby oni jeszcze coś słyszeli, rozumieli, kojarzyli, to powiedzmy tam Janikowski, tak? Na pewno też dużym uderzeniem było, jak Agnieszka Wieszczek zrobiła medal w Pekinie, no to wtedy też dość mocno, tak naprawdę wydaje mi się, że ruszyły zapasy w Polsce kobiet, tak? No bo to był pierwszy medal na igrzyskach kobiecych w zapasach w Polsce.
Więc no to ruszyło i przyznam szczerze, ogólnie na razie najmocniejsze mam dziewczyny w klubie, tak? Ty, no ja nie ćwiczę takich obstosów, to wiesz. Jak tam? Tylko żawo idzie. Dobra, wracaj już, dawaj, dawaj! Będzie mi dane, zobacz dopiero na filmie, bo ja tutaj mocno rywalizację robię. Jak? No dobrze, fajna zabawa z dzieciakami. Przypomniały mi się czasy, jak w szkole pracowałem, to z dzieciakami to non stop takie coś było. Fajna rywalizacja dla dzieci. Dzieciaki trenują, tego właśnie brakuje w Łowiczu, mam nadzieję, że władze Łowicza to oglądają i wezmę trochę przykładu z tego, co dzieje się w Łodzi. A nie tylko piłka nożna i piłka nożna. Za szyję. To? To jest szyja, no. To? Tam jest szyja. Wiaderko i trun. No, dobra, Piotrek, chodź, pomożesz. Ja to zawsze to jak łapałem, to tak łapałem, gości wierzy. Trawo lewo i siema. Cześć. Dobra, to ty rzucisz? Ale ja mam cię rzucić? No, przez Piotrota? No. Czyli za szyję? No. No dobra. No. No dobra. Paniu? No. No, i zrób. Adaszko, rzuć. Adaszko, chodź. Rzucaj mi wiatek, bo będziemy do kręgla. Dawaj, jeszcze raz. Za rękę. Odsuń się. Dawaj, kręcaj się. Jak z tym do człowieku, jestem na różne rzeczy. Widziałeś? Ja widziałem! No dobrze. A widziałeś przejściówkę? Jacek! A Dominik jest... No dobra, może za Dominik. A co, weź się w nogi? Do góry i uwagę! Ale do góry nie, weź się w nogi. Tak. No dobra, no dawaj, do góry. A to nigdy się parujemy? Nie, no tak. Nie, no tak. Nie, no pojęcia. Specjalnie to zrobił. Nie, no wejście w nogi miało być, no. No wejście w nogi było. Dobra, bambosz z piaskiem. O Jezu. Ale się zło... Jacek, zwoń po kręglarza. Możeś upadł jak kłoda. No jak mam upaść, jak ja nie umiem upadać? To jak miałem upaść? Ja delikatnie w ciebie wszedłem, a ty żeś od razu fik się bym na ten. Złośliwie cię obalił, żeby cię bolało. Nie, jakby było złośliwie, to by jeszcze było zewnętrznie. Mrugno do kamery działa. Nie, ale powiem ci, aż mi się łeb obrzosty. Ja walnąłem panią o ten, o ring? Głową walnąłem o tą batę? I coś bradziłeś przez 15 minut. Tak? Ale nie tak. Mówiłeś tak, kupuję. Tak, kupowałeś się? Słuchajcie, dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek z zapasów podobał wam się. Bardzo, bo nam strasznie. Na następny odcinek nie przychodzę, bo wiem, będę kulawy. To już wiem dzisiaj, bo mnie tak plecy bolą, że katastrofa, nie? No i oczywiście, idąc z tradycją, naszego kanału, na sam koniec, czerstwy, dwulicowy Krzysztof. Słuchajcie, zagadka. Co ma wspólnego wrzesień z bokserkami? Wrzesień z bokserkami. No nie wiem, co? Poczekaj. Wiesz. Tu i tu koniec lata. Jest. Słuchajcie, ode mnie wjeżdżają, jak zawsze, tradycyjnie pozdrowienia i niech ktoś mi powie, czy mam jeszcze plecy. Dziękuję. Naprawdę, jak wyrzuciłeś, to chciałem krzyczeć, ale mówię, nie będę krzyczał, bo wiesz, wstałem, nic mnie nie boli, ale wiesz. Teraz można zadać sobie pytanie takie oczywiście retoryczne. W jakiej dyspozycji był ten tynkarz? A z drugiej strony jeszcze sobie pomyślcie, jak jestem na co dzień, jak ja tak się śpieszyłem na odcinek, że pół wąsów ogoliłem, a pół wąsów zostawiłem. Faktycznie, to teraz można... Widzicie to? To teraz ciekawe, jak tu trzeba mieć. Jak tu po jednym wejściu, kurczę, takie jaja się dzieją, to co pokazał tynkarz? Tynkarz zaplecze zapaśnicza nie posiadał? Ciekawe tylko w boksie, ale walka była w boksie. Ale tynkarz w boksie był tak, rękawice... A tak było. Pamiętajcie, że coś łapkę w górę, subskrypcję i komentarz na naszym kanale. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Dziękuję bardzo, hej!